Cześć, witam Was, tutaj Łukasz z firmy Strada Le Malusaka w Japonii i w dzisiejszym walk around chciałem Wam zaprezentować tego oto przepięknego M5 F10. Śliczne auto, ale zaraz do tego wrócę. W pierwszej kolejności chciałbym Was pozdrowić serdecznie, to jest oczywiste, i jednocześnie przypomnieć Wam, żebyście nie panikowali, nie stresujcie się. Wiem, panuje na całym świecie w chwili obecnej COVID-19, wirus, który się w bardzo szybki sposób rozprzestrzenia i jako cywilizacja ludzka nie mamy o nim zbyt wiele pojęcia i cały czas się uczymy i próbujemy stworzyć jakąś szczepionkę. Pamiętajcie, że rozprzestrzenianie się tego wirusa doprowadza tylko i wyłącznie do zapchania szpitali. Co za tym idzie, brak miejsc, brak łóżek, gdziekolwiek byście nie byli, czy to jest Polska, Niemcy, tutaj Japonia, Stany Zjednoczone, Australia, gdziekolwiek, to nie ma znaczenia. Po prostu starajcie się unikać kontaktów z innymi ludźmi, zachowujcie podstawowe zasady higieny, tak jak zasłaniajcie sobie maskami twarz, jeżeli macie do takowych dostęp, jak nie, to jest wiele DIYs na YouTubie, jak zrobić sobie własną maskę. Dezynfekujcie ręce, unikajcie dużych spotkań zbiorowych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, żeby rozprzestrzenić w czasie rozprzestrzeniania się tego wirusa, ułatwi to lekarzom przyjmowanie osób, które naprawdę potrzebują pomocy ze względu na COVID-19 do szpitali, ale nie tylko ze względu na COVID-19, ale także inne choróbska, wypadki i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o innych, pamiętajcie o osobach starszych, pomagajcie im, one są najbardziej narażone, potrzebują Waszej pomocy. Wracając do samochodu. F10 M5 w kolorze niebieskim. Samochód został zakupiony na czwartkowej aukcji w Tokio dla jednego z naszych klientów, który polował od dłuższego czasu na tego typu samochód i chciał bardzo, ale nie mógł się zdecydować, to budżet się nie zgadzał, to coś tam. Zawsze jest coś, aż w końcu upolowaliśmy ten oto egzemplarz. Auto w stanie idealnym, nie ma żadnych mankamentów, wszystko działa sprawnie, jedyna kontrolka na dashboardzie, jaka się świeci, to jest kontrolka informująca o tym, że trzeba dolać paliwa. Tarcze hamulcowe są w bardzo dobrym stanie. Klocki hamulcowe z tyłu osobiście bym wymienił. Z przodu tarcze też mają jeszcze trochę ryli. Klocki hamulcowe też już niebawem będzie trzeba wymienić. Felgi nie są uszkodzone, nie widzę takich większych zadrapań, które by cokolwiek wskazywało. Opony też są ładne, nowe, nie są zdarte, także samochód nie był upalany. W bagażniku nie ma żadnych trupów. Tutaj jest cała książka serwisowa z historii. Mam nadzieję, że mi jej nie wyślą z powrotem z portu, bo znowu będę do Polski leciał. Ta kolejna felga też wygląda bardzo ładnie. Zaciski dobre. Tutaj no, klocki do wymiany. Z przodu to samo. Kolor błękitny tego pojazdu mi osobiście bardzo się podoba. Nie jest taki zimny, ale nie jest też taki za ciepły, jak to czasami bywa w niektórych, no, w tamtej, nie? Pod spodem samochód prezentuje się no prawie jak nowy. Żadnych ognisk, rdzy. Końcówki wydechu też są fajne. Może Wam pozwolę posłuchać. Pozdrowienia dla Wąskiego. Bo ja już mam mokro w spodniach. Samochód przybył do nas, jak ja byłem w Europie, w Polsce dokładnie. Moja żona sprawdziła ten samochód. Powiedziała, fajny, ale nie dostaniesz. Także mogę tylko popatrzeć. Tutaj nie widzę żadnych większych zarysowań, żadnych większych zadrapań. Pod sufitka też nie wisi, klej jeszcze nie zdążył się odkleić. Pod maską tkwi bardzo ładny, ośmiocylindrowy, dotleniany dwiema turbinami silnik, który wygląda no jak nowy. Albo ktoś go umył przed sprzedażą, albo nie. I a gorący jest. No tak, bo pochodził trochę. Przed sprzedażą go ktoś umył, albo po prostu był w takim stanie. Tutaj jak widzicie, wszystkie te zgrzewy są widoczne. Te elementy nie były zdejmowane, bo nie widać ani załamania spowodowanego jakimś tam śrubokrętem, także
Tutaj nie było nic robione, te śruby też nie były ruszane, więc nie będę nawet podejrzewał, że cokolwiek było robione przy tym samochodzie od nowości. Tutaj też widzicie, śrubokrętu nawet nie było, zgrzewy są, wycieków oleju nie ma, więc jest sztos. Bardzo ładne, bardzo zadbane auto. Myślę, że kolejny bardzo udany zakup, jest w bardzo zadbanym stanie i moim osobistym zdaniem fenomenalnie się prezentuje. Ja sam bardzo lubię model F10. Jest to jeden z najładniejszych modeli BMW. Fakt faktem, z plakietką M jest jeszcze ładniejszy, ale no... Ja potrzebuję prawo jazdy, że tak powiem. W środku samochód prezentuje się też nienagannie. Lekko pomarszczone fotele, ale no to standard, nie? Przy przebiegu bodajże 40 paru tysięcy kilometrów nie sądzę, żeby tutaj było cokolwiek negatywnego. Znaczek M, tutaj takie fajne jeszcze odchylane zagłówki. To bardzo mi się podoba właśnie w tych modelach, że można sobie tak jeszcze ustawić dodatkowo. W środku oczywiście detektor radarów jest koniecznością w takich samochodach, ponieważ no 3-4 sekundy do utraty prawa jazdy to jednak mało. Skrzynia biegów jest jaka jest, no, automat taki semi trochę, ale daje radę, nie? Na liczniku jest 43 051 km, ja zrobiłem tym samochodem już całe 100 metrów, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Daje kontrolkę informującą o tym, że trzeba dolać paliwa, zasięg to 81 km. Wszystko już jest ustawione w języku angielskim, więc tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nic dodać, nic ująć, że tak powiem. Jeszcze raz wam przypomnę, dbajcie o siebie, zachowujcie podstawowych zasad higieny, jeżeli chodzi o COVID-19, bo zapchanie pipeline, który jest dostępny z łóżkami szpitalowymi na całym świecie, może przyczynić się do niekoniecznych komplikacji z tym związanych. Dbajcie tutaj też o siebie bardzo mocno, bo życie jest zajebiste, nie? Jeżeli macie jakieś uwagi, coś do dodania, bardzo was zapraszam do komentowania pod spodem, chętnie wezmę je pod uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować ten kanał. Trzymajcie za nas kciuki, bo my za was także trzymamy kciuki. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego vloga, którego za chwilę nagram ze złotem, ale w języku niemieckim.